Ja stałem tam przy warsztacie i od razu patrzę, mur się nie do bramy, tylko obok bramy, nie? Ten mur się tak wypił i czołg przyjechał. To była 10:53, do dzisiaj ten czas pamiętam, bo spojrzałem na zegarek. No i on jechał właśnie, i zanim zomowcy wkroczyli, tylko podobno tu od kuźni, jak tam było właśnie, jak oni szli, ci zomowcy za nimi, to byli milicjanci, tam z biur takie przeważnie byli, nie? No i oni za tym czołgiem szli. I ten czołg wjechał na te, zagradzał mu te drzewiarki, mu zagradzały z tymi reduktorami. I wie pan, staliśmy przy tych reduktorach, potem wszyscy się cofali do tyłu, jak ten czołg wjeżdżał na to. I to się wszystko złamało pod nim i zawisł po prostu, nie? No i ci żołnierze nawet mieli się boli otworzyć coś tam, nie? My im chleb dawali tam. No i po jakimś czasie helikoptery nas tam atakowały i zrzucali te świece dymne. I milicjanci i jeden był oficer, chyba porucznik. On się potknął normalnie, bo to śnieg był taki, nie? I złapali go, i zaczęli szarpać, mówię, nie szarpajcie go. I temu jednemu tam chyba w tyłek kopli, bo się tam okropnie rzucał, a ten jeden był tak wystraszony, że no i broń żeśmy im zabrali, a jeden z tej trójki był ranny w rękę, tu mniej więcej na nadgarstku coś tam, może go ktoś uderzył. I był, czekał na pogotowie na bramie. I się okazuje, że temu nawet broni nie odebrali. Tak, bo jak pułkownik Gimka przyjechał, to mu odebrał tą broń. A tych my zaprowadzili do tego naszego biura. No i przeliczyli normalnie te naboje i się okazało, że w ogóle nie strzelali. Nie? No i siedział ten oficer, się nic nie odzywał, taki był smutny. A ten, no i później jak już padły zabici, to ja tam poleciałem, poszłem i mówię, gdzie są ci zabici? Ja mówię, stacji ratowniczej, nie? Ja tam poszłem, zobaczyłem i wróciłem z powrotem z tego i mówię, i coś się narobili, nie? Ja mówię, mówiliście, że ani kropla krwi się nie przyjęła, sześciu zabitych. Jeszcze ranni jechali też. I ten jeden, ten milicjan klęknął go do pani, ja mu dwoje dzieci, mówi, nie, no nie kazali strzelać, mówi, nie kazali nam strzelać. No i tak to trochę humorystycznie wyglądało, ale to nic nie było do śmiechu. Mówi tak, panie, ja mam dwoje dzieci. Nie? I on mówi, a ci zabici co mieli, króliki czy coś? Tak w tym sensie mu powiedziałem. Nie? I on już się więcej nie odzywał. Nie? No i przyjechał pułkownik Gębka, znowu tam z jakimiś oficerami. I na bramie był właśnie, przechodzili przez bramę. Jeszcze ludzie ich nie chcieli puścić, nie? I ja wyszedłem poza tą bramę i ja mówię, jak pójdziecie ze mną, to przejdziecie. No i szli ze mną i weszliśmy na bramę. No i tam i już był dyrektor nasz, Zarymba tam. I ja mówię, no i coś się porobili, taka kopalnia wychwalona, a ten. No i on tam sprawdził te amunicje temu milicjantowi. Sprawdził i mówi, zabrał go. No i zabrali go tam chyba na pogotowie czy coś tam. I chcieli wyjść. I ja mówię tak, no to może panowie byście zobaczyli te swoje trofea, nie? I nie bardzo chcieli, ale ja naciskałem i jeszcze taki Marian Guch był ze mną, kombajnista też z dołu. No i poszli do tego. Do tej stacji ratowniczej, oni położono ich w stacji ratowniczej, bo ten pokój zabiegowy, tam się krzątali, było dużo rannych. No coś okropnego ten widok był, nie? Bo byli przykryci takim prześcieradłami. No i udali się, wyszli chyba do dyrektora szli. Ja stałem i jak temu właśnie odbierali tą broń, nie? Tylko tam zaczęli szarpać. Nie? I ja mówię, ja wziąłem tę broń i dałem ją koledze. No i on tą broń właściwie zamknął w szafce z ruchu maszynowego. Nie?
No i poszłem tam, bo powiedzieli, że zabici są. Ktoś tam powiedział, nie? I poleciałem tam właśnie. No i to wtedy zobaczyłem okropne rzeczy. No i wróciłem z powrotem później do niego i mówię, słuchaj, no Brunek, nie może być w szafce tej broni, bo ci ktoś ją zabierze albo co i to będzie awantura. Nie? No i zaniesie mi tę broń właśnie do tego biura. Nie? Krzyż był ta podstawa tego krzyża była zrobiona u nas na warsztacie. Nie? Także wiedziałem. Myśmy to przyniosli, ktoś nam powiedział przynieść ten krzyż i tam gruzem całym żeśmy to i dwa wiadra wody naloli. Bo później jak mnie przesuwali, mówi tak, już ten krzyż ukradli, nie? To było tak, że... A kto ten krzyż umocował? Kto go zrobił? Nie? Ja mówię, panie, to on tam był w Domu Kultury, nie? To już zrobione było. A wiedziałem na pewno, że to oni zrobili, bo mieliśmy takiego emeryta, ta jego żona pracowała u nas i on był na ręcie, nie emeryt, ręcista. I on był tak, że we dnie spał, a nocy pilnował, nie? I widział to, jak to naprzeciw, no z okna patrzył, przy oknie. Tam zawsze tym bardziej, jak mogli ukraść, jak tam Fiat stół. I było tak, że ten Fiat, duży Fiat stał i oni się widocznie porozumieli. I na chwilę ten Fiat pojechał w stronę dyrekcji. Odjechał, nie? No i przyjechał drugi Fiat i wyskoczyło trzech i chcieli ten krzyż złamać po prostu. I się nie dało, bo to był dębowy krzyż. I ten czwarty wyskoczył, no i złamali go. A to zostało, to było tak to przymarzło. On później się mnie pytał na przesłuchaniu, mówi tak, panie, a jak to tam było umocowane? Nie? Ja mówię, to panie, mróz jest, nie? To tam mógł zamarznąć tak. No i tak z tym krzyżem było.